Siemano, witam wszystkich. Lato już za pasem, także za chwilkę wakacje i wiele osób będzie chciało przyspieszyć troszeczkę proces robienia formy. Jako że wiemy, oczywiście zawsze podstawą co do chudnięcia będzie deficyt i przydałaby się też jakaś aktywność fizyczna. Oczywiście jest dobra dla waszego zdrowia, ale tutaj wiele osób właśnie będzie chciało skorzystać z pomocy jakiegoś spalacza tłuszczu i niechętnie wiele osób sięga właśnie po takie rzeczy, które mocno ingerują w naszą gospodarkę, w nasz układ hormonalny, czyli T3, tlen, sali, które już zostały udowodnione. Niewiele osób chce się właśnie przygotowywać na zawody, jak to się mówi, robi to dla siebie i często właśnie woli po prostu użyć coś, co mniej ingeruje właśnie w owy układ. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o troszeczkę bezpieczniejszych spalaczach. No i tak jak wspomniałem, jesteśmy sobie na deficycie, mamy dietę, tak, ustaliliśmy ją, powoli ta waga schodzi, ale w pewnym momencie robi się już troszeczkę ciężko i tutaj chcemy to po pierwsze przyspieszyć, a po drugie zamiast ucinać kalorii minimalnie jakimś procentem sobie pomóc. Pierwszym naszym spalaczem, który wejdzie, będzie kardaryna, GW. I tutaj co do GW, co do kardaryny, nie jest to taki typowy spalacz, ponieważ często jest opisywany jako coś, co wzmacnia naszą wydolność. Ale jeżeli będziemy w stanie właśnie szybciej, lepiej coś robić, większe pokłady energii w coś włożyć, no to wiadomo, że będziemy palić więcej tłuszczu. Wiele osób też w dzisiejszych czasach boryka się z problemami z gospodarką cukrową, więc GW, kardaryna właśnie bardzo, bardzo mocno pomaga na te problemy. Może pomóc właśnie w kontrolowaniu gospodarki cukrowej. Kolejnym plusem kardaryny będzie wpływ na lipidy. Często możemy zauważyć, że wiele osób ma problemy z HDL, z stosunkiem HDL-u do LDL-u i trójglicerydów i tutaj właśnie bardzo fajnie często u swoich podopiecznych między innymi zauważałem pozytywny wpływ na owe właśnie punkty. I tutaj oczywiście ja nie jestem lekarzem, niczego nie wpycham na siłę. Jeżeli chcecie, to spróbujecie. To jest wasz wybór. Także słuchajcie tego jako takiej opowieści Dave'a treści. Co do dawkowania. I tutaj rozpocząłbym u kobiet od 5 mg, a u mężczyzn od 10. Często dochodziło się w niektórych sportach wydolnościowych od 10 do 20 mg, ale to już jest dość spora dawka, a jestem pewien, że na początku da nam ona wystarczające rezultaty, gdy będziemy brali właśnie tą mniejszą 5 do 10 mg. Drugim ze spalaczy, który sobie dorzucimy, jako że Joachim Winę zostawimy na sam koniec, zapewne domyślacie się dlaczego, będzie fragment GH 176-191. Dlaczego to jest właśnie taka nazwa? Jako że mamy hormon wzrostu, który jest takim wężem, możemy go nazwać jako takiego wężyka i to jest jakiś ogonek tego węża, który właśnie odpowiada za palenie tłuszczu. Co do fraga, nie ma on wpływu na gospodarkę cukrową. Na insulinę, na glukozę, poziomy nie ma on wpływu. Jeżeli tutaj często się właśnie też, i to jest takie kontrowersyjne myślenie, bo wiecie, ktoś pod koniec redukcji mówi, że mam hipkę przez fraga. Nie, masz hipkę, ponieważ poszedłeś zrobić cardio nacho i zużyłeś właśnie, cukier zaczął ci spadać, a dodatkowo użyłeś fraga i nie był on właśnie punktem, który wpłynął na tą właśnie hipkę, tak? Tylko wysiłek fizyczny i to, jak działałeś, może jeszcze inne substancje, które brałeś, ale na pewno nie frag. Frag, jeżeli jest dobry, to nie ma żadnego wpływu na gospodarkę cukrową. Minusem fraga jest oczywiście to, że używamy go iniekcyjnie i tutaj dawkowanie 150 mikrogram będzie w zupełności wystarczające. No ale tak jak mówię, minusem jest to, że trzeba go wbijać, że tak to nazwę. To jest jedyny w sumie z minusów, który zauważyłem, zwiększona termogeneza, więc też możemy się bardziej pocić, ale no to raczej nie jest takim minusem, bo wiele osób właśnie też swój trening i jego produktywność ocenia po tym, jak mocno się spociła. Więc tak jak mówię, fragment będzie drugim punktem, że już, prawda, dochodzimy sobie do pewnego etapu, gdy już naprawdę robi się dość ciężko i wtedy dorzucamy sobie fragment, pach, mamy kolejny procencik, żeby iść do przodu, a nasza redukcja może trwać i często trwa dużo czasu.
I ostatnim punktem naszego staka spalaczy, lepszego staka spalaczy, tak to nazwijmy, będzie Joachim Bina. Joachim Bina, dlaczego jest na koniec, to większość zapewne wie, ponieważ ona doskonale pali oporne partie u nas, w naszym organizmie. Oporne partie, czyli boczki, pośladki, połączenie dwugłowego z pośladkiem, to jest taka oporna partia już, jeżeli chodzi o zawody. U niektórych często ten dół brzucha, także ona bardzo pomaga, jeżeli chodzi o te partie. Co do jeszcze do dobrych właściwości Joachim Biny, pozytywnych właściwości Joachim Biny, możemy zaliczyć oczywiście wzrost libido. Im niżej schodzimy z tkanku tłuszczową, tym nasz organizm prędzej powie: słuchaj, mamuta złap, albo chociaż jakiegoś kurczaka mnie kup, że tak to nazwę wprost mówiąc, niż zrób to, co trzeba. Nie rozmnażaj się po prostu, bo nie jest to teraz dla ciebie najlepszy okres, a Joachim Bina może nam w tym pomóc, także benefit podwójny, że tak to nazwę. Nie dość, że spala, to jeszcze też nasypa. Właśnie, co do ciśnienia. Pamiętajcie, że niektóre osoby, które mają problemy z ciśnieniem, nie mogą brać dużych dawek Joachim Biny. Co mam na myśli duże dawki? Ja często słyszałem nawet o używaniu 20 mg i tak dalej. Nie, nie, nie. Jeżeli macie problemy z ciśnieniem, naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie. Zacznijcie od 2,5 mg max. Jako że duże dawki Joachim Biny wpływają, mogą podnieść ciśnienie, a małe dawki Joachim Biny mogą je unormować. Także naprawdę bezpiecznie na początku dobierzcie mniejszą dawkę, spróbujcie, a uwierzcie, to jest taki troszeczkę szatan, że tak to nazwę, no bo mocno go czuć nawet w małej ilości. I tak jak mówię, u kobiet zacząłbym nawet od 2,5 do 5 mg, u facetów od 10. Także, tak jak mówię, to jest nasz taka nasza trójca, która mniej ingeruje w nasz układ. Myślę, że jest troszeczkę lepsza dla większości osób, dla osób, które nie chcą przygotowywać się pod zawody, które nie chcą używać innych spalaczy, takich właśnie jak wspomniałem, te trzy, klęc, sali i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, to możecie skorzystać właśnie z nich. Z kodem rabatowym DAVIK macie 7% na wszystko, co się znajduje na Biolabie, czyli spalacze, peptydy, sarmy, MK, IGW. To nie jest sarm, od razu mówię, to nie jest sarm. Więc IMK też nie jest sarm. Dzięki, zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia niebawem.